Siemanko, witam was wszystkich w kolejnym odcinku z kariery Football Managera. Dzisiaj fajny mecz, bo z Sevillą i w końcu wracamy tutaj do kamerki, bo dawno jej nie było. Dzisiaj tutaj postawimy na taką ekipę, bym powiedział, ciekawszą. Wydaje mi się, że tutaj potrzebujemy, wydaje mi się, że Abu Diallo niech sobie odpocznie. Loren niech sobie odpocznie. Pavon, ten się po kasę, niech sobie odpocznie. Lainez niech sobie odpocznie. Marsa, Guido Rodriguez wystawiony na sprzedaż. Damy go zamiast tego Wydaje się, że ludzie tu dla niego szansa w drugiej połowie, więc na razie zostawiamy taki skład i wydaje mi się, że tutaj, chociaż wydaje mi się, że tak powinniśmy ten mecz zacząć. Diallo na ławce, po ostatnim meczu postanowiłem, że dam mu trochę odpocząć, dam mu trochę szansę tutaj złapać tlen. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na szczęście udało nam się pozostać na stanowisku trenera zespołu Realu Betis, co daje nam tutaj fajne możliwości i pokazuje, że w ten sezon może być jakiś fajny w naszym wykonaniu. Matias Arezzo i 1-0. Czyżbyśmy zaczęli grać nasz futbol, o którym myśleliśmy, który tutaj był konsekwentnie trenowany? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak. W końcu Carvalho nie zamula. Ryan Gold, tego podania są tutaj mega fajne. A sobie sprawdzę, jak się wymawia jego nazwisko. Pewnie zawsze to było na tym. Dzwonił do mnie właśnie scam. Musicie uważać, bo takie scamy codziennie dzwonią po kilkanaście razy. Ja sobie te numery zapisuję. Zdarzają się nawet numery, że dzwonią z jakieś tam numery śmieszne. No tutaj nie ma tego, pamiętam, że było. Nie pamiętam, wiem, że było coś takiego. Że można było nacisnąć, tak pani mówiła, jak się wymawia. No nic, 1-0, wygrywamy. Jestem zadowolony z takiej sytuacji, oczywiście, że tak. Och, Karius broni, brawo. Aż bym się zdziwił, jakby Karius został nominowany do tutaj jakiejś jedenastki roku. W sensie w La Liga. Aby było, co? Aby było. Ach, prawie. Największym problemem Football Managera są te śmieszne widełki cenowe, w sensie takim, że trzeba dawać zawodnikom klauzulę odejścia, co według mnie jest naprawdę chore, bo momentami mamy zawodników takich jak na przykład Arezzo, Matias Arezzo. Piękna bramka, no znów. Znów ten Ryan tutaj, piękne podanie, zobaczcie, w tempo. Czemu Arezzo ma taki kolor skóry?
że był na wakacjach. Przed taki Arezzo ma klauzulę odejścia 14 milionów, a on już jest wartą 5 czy tam ile i ma kontrakt do 2023, więc trzeba będzie zaraz mu to tam zupgradeować do jakichś 70 czy coś takiego, bo zaraz przyjdzie ktoś i go sobie zabierze. Widzimy tak, tu damy mu wysunięty rozrywający atak, tutaj na pewno Gagliardini, ten długodystansowiec się przyda. Tak, o, i tu damy Fedę, damy Fedę, no. Tak bym tą trójkę dał na ten mecz. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało tutaj. Mam nadzieję, że przyniesie nam tutaj zamierzony tutaj efekt. Mam jeszcze jakąś zmianę? Mam jeszcze jedną zmianę. Raz. Aha, bo dwie tylko zrobiłem. No to trzecią zmianą będzie Atletico 5-0. Trzecią zmianą będzie Sergi Gomez. On miał grać tu. Cortabia jest prawonożny. On jest sunięty rozgrywający wsparcie. Dobra, damy go na tą rolę. Sunięty rozgrywający wsparcie. Zobaczymy, jak będzie grał. No, czerwona? No. Myślałem. Ronaldinho kiedyś miał taką rolę, z tego co pamiętam. Futbol menadżerze. Znaczy futbol menadżerze w CM-ie. Brawo, Jedwaj. Ten Jedwaj to naprawdę bardzo dobry transfer za 2 miliony El Nesyri i 2 do 1 na jakieś tam 7 minut czy tam 5 minut przed końcem, no może być ciekawie. No ale tutaj forma, no niestety, no wydaje mi się, że będą musiał to zmienić. Przynajmniej na Ligę Hiszpańską to granie takie mele w ogóle słabe te co tutaj liczby robi. No nie, ostatnia akcja meczu. O, wiedziałem, że to się tak skończy. I z 2 do 0 mamy 2 do 2 w ostatniej akcji meczu. Cóż za błąd. W ogóle nie wiem, czemu on tutaj jest. O, właśnie, on powinien już dawno stać tu w linii jakiejś. I on mu uciekł, no. Aha, to El Nesyri uciekł Nuno Tavaresowi. Ajajaj. Wstyd, wstyd, naprawdę. Wydaje mi się, że takie tutaj, takie sytuacje tam w koniec końców znów zabiorą jakieś tutaj rzeczy i będziemy musieli walczyć znów o coś. To mi się w ogóle nie podoba. Ale teraz mecz. Atletico teraz. O, tutaj zobaczymy. Coś tu trzeba w tej obronie pokombinować. Na pewno jest tu potencjał. No, ten Diallo Marsa, to tak zrobimy. No, zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyglądało. W ogóle chciałem zobaczyć, jak to wygląda. Jak wyglądają inne tutaj zespoły. Nie ma żadnych zwolnionych trenerów, no bo w sumie nie ma co się robić też pod początek sezonu. Ale nasza pozycja jest zagrożona, więc to musimy poobserwować. Szkoda tego Podensa, bo wydaje mi się, że na tym skrzydle jest tam bieda i on tutaj by na pewno zrobił różnicę. Te lewe skrzydło
Wydaje mi się, że jest tutaj, będzie naszą bolączką, ten siapa kasę. Będzie jednak, no, ciężki miał temat. Wydaje mi się, że to może być jego ostatnie okienko, jest ostatnie pół roku w naszym klubie. Chciałem Marku Grujicza ściągnąć, no niestety zawodnik powiedział, że chce grać tylko w Lidze Mistrzów. Robert Andrisz. No też była opcja, żeby go ściągnąć za 1 600 000, ale jednak zostawiłem na Włocha. Aha. Ciekawe. Zobaczymy. Włączymy grę na spalonego. Tak to zostawimy. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że opłaci nam się. Ostatnie 5 spotkań, 4 wygrane, 1 remis. Zobaczymy. Ciężki mecz na pewno to będzie. Ale czy są lekkie mecze przeciwko Atletico Madryt, Realowi lub Barcelonie? Śmiem twierdzić. Ajajaj. Ach, broni Oblak. No takie strzały to nie na niego. Ach. To jest właśnie to zwrotność tego Carvalho. No, często jest właśnie tak, że to no, przyjmie, ustawi się, to minie trochę czasu. Felix na spalonym. Patrząc na to, że w podobnej formie jest Barcelona Valencia, tu nie ma co się oszukiwać. Jesteśmy w dobrym punkcie. To jest zaskakująca forma Athletic Bilbao i Levante, które konsekwentnie drugi sezon z rzędu w tutaj europejskie puchary są w zasięgu. Saul. No, to już jest konkret zawodnik. No nie, teraz mamy swoje momentum. Co możemy do przerwy podkręcić tutaj tempo, żeby może coś tutaj się urodziło. Getafe 2-0 z Barceloną. Wow. Dobra, grajcie tak dalej defensywnie.
Zaczniemy na pozytywną. Zaczniemy krótszymi podaniami grać. Damy trochę szerzej. No oni idą akcja za akcją, więc. Koke. Obok bramki. No widać tutaj, oni bardziej się decydują na strzały z dystansu, przez co mają 4 strzały i. Tylko jeden celny. Mają na koncie też żółtą kartkę. Także na razie defensywnie mi się ten zespół, ta gra nasza dzisiaj podoba. Na razie zespół gra bardzo spójnie. Potrzebne jest tutaj z przodu Arezzo. Żeby nie wstać, będzie Loren. Tutaj zmienimy na Gagliardiego, na długodystansowca. I może Majera zmienimy i damy. Tu pomyślimy coś. Damy tak, potrzebna jest jakość na skrzydle, ale Janik Carrasco i mamy 1 do 0. To już po tym widziałem, jak tutaj oni biegli we dwóch, żeby tyle miejsca zostawili, wiedziałem, że będzie 1 do 0. Po ustawieniu tego zawodnika wiedziałem, że będzie 1 do 0. Tak się nie biega, bo on nie biegnie, on zostawia mu miejsce, ten sobie biegnie. Dramat. No to musimy podkręcić tempo. Szybsza, krótko, agresywny odbiór piłki. Mówię, no chłopaki potrzebują się zgrać. Ale widać lepszy moment Atletico, bo tutaj trzy strzały, wszystkie trzy celne w odstępie kilku minut. Kondogbia na Mezali. No, taki Kondogbia tutaj w moim zespole to byłby. No nic, przegrywamy. Wydaje mi się, że tutaj ze styki bardzo podobne. Na razie tutaj. Na razie bardzo tutaj średnio. Młody Real Betis. No nic. I ostatni mecz dzisiejszego odcinka. Jesteśmy na. Z tego co widzę. Na 17 minucie, czyli standardowo. No i bardzo dobrze, Omar tutaj. Zobaczymy, może przyszły sezon, zmiana schematu, może przestaniemy grać tutaj z tymi skrzydłowymi, bo tutaj widzę te skrzydła mało dają. Chociaż, no zobaczymy, to jest dopiero początek sezonu, mało pograliśmy. Wydaliśmy też dużo kasy na kluczowych, w moim mniemaniu, zawodników, mianowicie na prawego obrońcę i środkowego obrońcę, którzy zostaną w zespole na lata. Zobaczymy. No wszystko zależy od naszych tutaj możliwości. Jeżeli chodzi o naszą grę, bo jeżeli tutaj będziemy grali bardzo dobrze, no to wydaje mi się, że w konsekwencji wszystko przyjdzie samo. No zobaczymy. Ciekawy mecz na pewno. Jest tak naprawdę jedynym ciekawym tutaj zespołem w naszej grupie.
Tutaj damy pograć młodszym. Pełno zagradani Martin, Loren wróci, Arezzo sobie odpocznie. Thierry Corona, Jedwaj, nie, zagra Hogma. Marsa, dobry mecz ostatnio, niech tutaj zagra. Guidi, tutaj Gnardi, nie, Majer. Fede, Kartabia. Tutaj Wiktor Fischer z ławki na pewno byłby ciekawą opcją. Tutaj kogoś mi widzę wybierają. To o właśnie. Sergio Gomez, Kartabia, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Ofensywny styl gry. Dawaj do bocznych może w sumie tak. Ten, trochę damy szerzej. Gra na wspólnego, chcesz. Jeszcze powinniśmy trochę ocofnąć, może takie coś wyżej, wyżej. I to by było na tyle. Żeby też się nie odkrywać, bo patrząc po tych akcjach, jakie tam są, jakich tracimy bramki, to przeważnie. Mark Muniesa, Musa Wage, wypożyczony. Renato. Może jednego dnia będzie nas stać na takiego Renato Sancheza. Cóż za przypadek, że akurat on nam teraz strzela bramkę. Dwa zero? Och, poprzeczka. Tak grałem te zespoły z naszej grupy, bo nie widzę ich. Ach, Loren wygrał główkę, no ale nic z tego. No dobrze zorganizowane jest to Lille. Czerwinią nie gra. Wow. Rosenborg 1 do 0. No jest, smary. Ajajaj, no cały zespół gra katastrofalnie, no. O! Wpadło mu tam. Zagrajmy krótszymi podaniami. Zagrajmy trochę węziej. Wydaje mi się, że zwężenie tutaj gry może pomóc, żeby zawęzić grę trochę. Właśnie. Aj, kurde, Jonathan David.
Aj, kurde, Bele, no. Dziwnym przypadkiem w tej samej minucie pod bramką na stadionie Wysoborgu. Kto go krył tutaj? No, Hogman, no. Jezus Maria, no. Chłop z takimi atrybutami, no. Ukrycie 14. Na razie tutaj to prawe skrzydło mi bardzo zawodzi. Ogólnie gra mojego zespołu jest dramatyczna. Co by tutaj nie mówić, że katastrofalna. Ale nas jedzie to Lille. Wiadomo, Lille to jest taka maszynka, nie? Ale patrząc na ich taktykę, jak my biegamy, no zobaczcie, tutaj w tej małej przestrzeni jeszcze trzech, oni we dwóch biegną. Ja nie wiem, ten Thierry Correira to zamiast trzymać swoją pozycję, nie jestem zadowolony, no. Daliśmy 7 strzałów, z czego jeden celny i to tylko ten bramkowy, więc no nie dziwi mnie to, gdzie jesteśmy. O Boże. 4-1. Ej, spalony był! Ej, spalony był! A, chyba. No nic. Naszym celem jest tutaj pochłonąć te dwa zespoły po dwa razy, co nam da 6, 12 punktów, może jakiś remis z Lille i powinniśmy wyjść z grupy. Ale nie możemy dostawać czwórki od Lille. Zrobimy tutaj 2-1 czy coś tego typu, no ale 4. Piątkę dostaliśmy. Znów Hogwa. I znów ja nie gram na pułapkę offside'ową. Tu w dupie mam to. Nie gram, a oni wychodzą i oni dostają za plecy, no. Żeby mnie nie zwolnili po takim meczu, to Traore. No, dał bramę. Otarcie łez 5-2. Ładna bramka. Też na takim wkurzeniu pewnie tam idzie, poszedł. Ładnie. No nic. Przegrywamy mecz z Lille. Menadżer krytykuje zespół. Tak. I w następnym odcinku zobaczymy się dopiero tutaj przy spotkaniach z Villarreal. Ewentualnie gdzieś tutaj w Athletic Rosenborg Eibar albo coś takiego. Ta trójka. Ewentualnie tutaj ta trójka. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na pewno tutaj zrobimy taki dłuższy odcinek, gdzie te cztery mecze będą ciekawe. W Super Pucharze gramy półfinał. Zobaczcie, 1 stycznia, więc fajnie. Więc mam nadzieję, że nie zostałem zwolniony. Chociaż nie widzę tutaj żadnej informacji, że zostałem zwolniony. Więc to by było na tyle. Dzięki za oglądanie i do następnego.